Witam ponownie w grze This War of Mine. Mamy 16 dzień i zobaczmy, czy pod naszą nieobecność coś straciliśmy. No niestety zaatakowano nas i straciliśmy sporo rzeczy. Dobrze, że wziąłem to pożywienie od tych staruszków, bo inaczej bym prawdopodobnie nie przetrwał. Moja postać jest smutna przez to, że zostaliśmy napadnięci i okradzeni oraz okradliśmy sami starsze małżeństwo. No nic. Zobaczmy. Jeszcze 10 drobiazgów. Połóżmy się na razie spać. Jeżeli nasza postać jest smutna, to musimy uważać, żeby nie pogorszył się ten stan. Nie warto teraz na przykład iść i ponownie okraść kogoś, bo jeżeli nasza postać popadnie w depresję, to może nawet popełnić samobójstwo. Zdaje się, że spadła temperatura. Bandy szabrowników grasują po mieście. No więc trzeba uważać. Mamy 14 stopni. Myślę, że warto napalić w piecu, żeby nasz Marko się nie pochorował. Moglibyśmy ulepszyć piecyk. Potrzebujemy termoregulatora, który możemy zrobić w naszym warsztacie. Ale najpierw chciałbym ulepszyć te drzwi. Połóżmy się na razie. Zobaczmy, czy ktoś nas odwiedzi. Zdaje się, że handlarz idzie. Biegnijmy szybko do drzwi. My też mamy sporo rzeczy na wymianę. Więc ubijmy z nim interes. Ok. Myślę, że sprzedam wszystkie fajki, które mam. I te kosztowności. W zamian za to wezmę sporo drobiazgów. Ok. Filtr też mi się przyda. I woda. Coś mogę mu dołożyć. Cukier ewentualnie. Leki ziołowe mi niestety ukradli. Dobra. Mamy mało czasu, a musimy się wyspać, więc bierzmy się do roboty. Wzmocnione drzwi. Ruchy, ruchy, jeszcze trzeba się wyspać. Mamy 2 sztuki bandażów, 4 sztuki leków, 2 konserwy, trochę mięsa i warzyw, więc starczy nam to na dość długi czas. O, mamy 26 sztuk wody, więc powinniśmy sobie na razie poradzić. Ok, zakończmy ten dzień. W nocy musimy oczywiście czuwać. Znowu nas zaatakowali i Marko znowu jest ranny.
Cholera. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, żeby się bronić przed tymi żabrownikami. Chyba broń jedynie. Okej, zróbmy sobie termoregulator. I zobaczmy, czy możemy ulepszyć piecyk. Jest to nieparzysty dzień, więc musimy również zjeść. No, brakuje nam ponownie drobiazgów. I to dość sporo. Okej. Marko jest ranny, więc chyba ugotuje coś. Nie wiem, czy to prawda, ale wydaje mi się, że gotowane żarcie pomaga nieco w regeneracji. Bardziej niż konserwy. Ale mogę się mylić. Okej, zjedzmy. I zobaczmy, jaką broń możemy wykonać. Jestem ciekaw, czy ktoś się dzisiaj... O, ktoś jest. Ktoś do nas idzie. I kuleje. Prawdopodobnie potrzebuje pomocy. O proszę. Nareszcie. Nareszcie zyskaliśmy kompana. Okej, mamy Borysa, który jest ranny. No ale będziemy mogli się wybrać w takim bądź razie bez problemu na poszukiwania w nocy. Pójdziemy po te bandaże do tych starszych ludzi. No niestety będziemy musieli ponownie ich okraść. Mamy filtr. Filtr, jak to się wymawia, cholera. Zbierzmy trochę wody. I myślę, że na tym zakończymy ten dzień. O nocy wyślemy może Borysa na poszukiwania. O, ma on sporo miejsca w plecaku, zdecydowanie. Jest silny i powolny, czyli porusza się nieco wolniej od innych, ale za to może dużo unieść. Okej, Marko będzie czuwał. A Borys się wybierze do tego domku. Dobra, weź ze sobą. Nie mam łomu niestety. Weźmy siekierę. Porobimy meble. Nie widzę tych staruszków. Jestem ciekaw, czy przeze mnie nie skonali.
Okej, więcej nam się rzeczy nie zmieści. Myślę, że wezmę 3 takie paczki opału. Zostawię trochę więcej drewna tutaj. Okej, te drzwi są zamknięte. Chodźmy więc na górę. No i zepsuła nam się siekiera. Gdyż przedmioty się właśnie zużywają. Trzeba będzie pomyśleć o nowej. A tymczasem przeszukajmy resztę tego domku. Zabierzmy wszystko, co zdołamy unieść. No niestety, starsze małżeństwo leży w łóżku, martwe, z mojej winy. Okej, weźmy te bandaże. Zostawię tu deski, a wezmę leki. Ja chyba udam się do wyjścia. No ta postać zdecydowanie wolniej się porusza. Myślę, że uciekając przed kimś nie miałaby szans. Dzień 18. Na szczęście w nocy było spokojnie. Jest to dzień nieparzysty, więc dzisiaj jadł nie będę. Za to muszę opatrzyć ranę. No i położyć się do łóżka. Marko, zobacz, czy możemy wykonać jakieś łóżko. Przydałyby się 2 łóżka w tej chwili. Niestety brakuje mi drobiazgów ponownie. Tutaj też niewiele mogę wykonać. Okej, myślę, że usiądziemy sobie i poczekamy, czy ktoś do nas przyjdzie. Jak widać, już minął zły humor Marko, więc okej, idą jakieś dzieci ponownie. Zobaczmy, czego tym razem potrzebują. Są głodni. Czy oddać im 2 konserwy? Mam teraz 2 ludzi na utrzymaniu. No ale za to mogę się wybierać każdej nocy na poszukiwania. Dobra, warto pomagać. Usiądźmy sobie.
Poprawiło to znacznie humor naszym mieszkańcom. Jak możemy przeczytać w ich notatkach. Musimy tutaj patrzeć, kiedy Borys się wyśpi. Położymy wtedy Marko do łóżka. A tymczasem... A nic pozostaje nam... Okej, wyspał się. Połóżmy zatem Marko do łóżka. Borysa posadźmy na tym krzesełku i zakończmy ten dzień. Okej, Marko się na szczęście wyspał. Każmy mu czuwać. A Borys ponownie się wybierze na poszukiwania. Myślę, że tutaj nie warto go wysyłać, ponieważ jeżeli go zauważą, to może być ciężko uciec. Jednak jest tutaj dużo jedzenia. Zobaczmy tą szkołę. Dużo leków, niewiele jedzenia. Ja nie zjadłem tej nocy. Tego dnia, przepraszam. A chyba powinienem. Niestety nie mogę już cofnąć. Więc jedzenie będzie mi bardzo potrzebne. W supermarkecie czyha niebezpieczeństwo. Na placu snajperów nie ma niestety jedzenia. Tutaj trzeba zachować ostrożność, więc tu będą prawdopodobnie jacyś ludzie. No nic, nie pozostaje mi nic innego, jak udać się do willi. Ale pójdę tam Marko, a Borys będzie czuwał. Przygotujmy się. Myślę, że wezmę nóż w razie czego. Chociaż wolałbym po cichu to załatwić. Obserwujmy, co tutaj się będzie działo. Dobra, wejdźmy szybko do środka. Mam nadzieję, że zdążę. Na szczęście się nie porusza w naszym kierunku. Chyba się tutaj zatrzymała w tym miejscu. A nie, jednak poszła do kuchni. No trudno. Tutaj zamknięte. O cholera. Szybko, szybko, szybko. Zamknąć drzwi. Mam nadzieję, że mnie nie usłyszała. Okej, chodźmy tutaj szybko. Zamknij te drzwi. No, na szczęście nie usłyszała mnie, jak biegłem. Myślę, że lepiej udać się teraz na górę. Ponieważ ona zaraz tam do kuchni wróci. O cholera, ten gościu u góry, co był, wyszedł z pokoju. Cholera. Zejdźmy na dół. Mam nadzieję, że nie pójdzie w moim kierunku. Na szczęście poszedł w przeciwnym. Okej,
Okej, spróbujmy wejść tutaj na górę. Niestety się nie da. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Okej, gościu się wraca. I idzie na górę. Dobra. Niech wróci do swojego pokoju. I teraz my się udamy do łazienki. Tam powinny być opatrunki. Albo i nie. Możliwe, że wszystkie zabrałem poprzednio. Okej, ta laska wchodzi po drabinie do góry i przemieszcza się w prawo. Chodźmy do góry. Przeszukajmy tą szafę. Tam za drzwiami jest ten gościu. Więc nie mam po co tam wchodzić. Jak nie zdobędę jedzenia, to może być ciężko. Pół dnia minęło. Zobaczmy, gdzie się przemieści ta postać na dole, która siedzi. Okej. Poczekajmy, aż wyjdzie z kuchni. No i chodźmy zdobyć pożywienie. Okej, zdaje się, że jesteśmy uratowani. Zostawię te rzeczy, a wezmę pożywienie. Myślę, że przydałoby się też zabrać ze sobą łom zamiast desek. Okej. Zmywajmy się stąd niezauważeni. Chociaż te drzwi tutaj chyba są zamknięte. Ale zaraz to sprawdzimy. Nie, otwarte, dobra. Tamta postać przemieszcza się w prawo. Czy zejdzie na dół? Tego nie wiem, ale chyba będę się stąd zmywał. Nie będę ryzykował otwierania tej szafy. Dobra, biegiem do wyjścia. Tutaj już mnie raczej nie usłyszą. Zobaczmy, czy ta noc była spokojna. Dzień 19. Zaatakowano nas. Boris jest ranny. Na szczęście nic nie ukradli. O, zdaje się, że nie musiałem jeść poprzedniego dnia, ale muszę zjeść tego dnia. Niestety nie mam bandaży, żeby opatrzyć Borysa. Fajnie by było, jakby handlarz do nas przyszedł. Dobra, ugotujmy trochę jedzenia. No jeżeli handlarz do nas nie przyjdzie, to będziemy mieli lipę, bo prawdopodobnie stan Borysa się pogorszy. Do tego zrobiło się dość zimno, więc pasowałoby napalić w piecu. Mogę ulepszyć ten piec? Mogę, okej. Ulepszmy piec. Zbliżają się chyba chłodniejsze dni. Więc myślę, że to będzie dobry wybór. Zobaczmy, jak stoimy z wodą. Z wodą jest okej. Dobra, napalmy. Myślę, że 3. Dobra, dajmy 4.
opały. Zobaczmy, czy możemy wykonać drugie łóżko. Okej, okay, możemy. O nie, zrobiłem fotel. Ale mogę to cofnąć. Materiały mi się chyba zwrócą. I zróbmy łóżko w tym miejscu. Okej, okay, temperatura już zaczęła wzrastać. Mamy w domu 24 stopnie Celsjusza, więc jak najbardziej dobra temperatura. Okej, okay. Zobaczmy, czy coś jeszcze możemy wykonać. Niestety nie, tego na razie nie będę robił, gdyż nie potrzebuję. Sprawdźmy, co tam słychać w radiu. No i połóżmy się do łóżka. Zobaczmy, czy ktoś tutaj przyjdzie jeszcze tej nocy. Jakiej nocy tego dnia? No, nocą to my się będziemy wybierać. Prawdopodobnie w nowe miejsce. Nie chciałbym ryzykować starcia z jakimiś przeciwnikami. O, gdy stracę jedną z moich postaci, co znowu będzie ciężko samotnie przetrwać. Chyba już dzisiaj nikt nie przyjdzie. Zakończmy ten dzień. Może poczekajmy do tej czwartej. I zakończymy dzień. No i nie wiem jeszcze, gdzie się udamy. Borys jest lekko ranny. Każmy mu czuwać. Marko się wybierze. Tutaj jest dużo leków. I nie ma niebezpieczeństwa. Tam się wybiorę. Okej. Okay. Weźmy ze sobą łom. I ruszajmy w drogę. Okej. Okay. Na początek ostrożnie. Tam coś słychać. Ale możliwe, że to jest tylko szczur. I zdaje się, że tak. To jest szczur. Tutaj czysto. Ale drzwi są zabarykadowane. Trochę szczurów to lata. Ale ludzi tutaj chyba nie ma. Mamy zagracone przejście. Musimy się przekopać. Zajmie to sporo czasu, niestety. Mam nadzieję, że zdążymy zdobyć leki. Całkiem spora ta szkoła. Trochę do przeszukiwania jest. Mam nadzieję, że znajdę miejsce z lekami.
A jak już je znajdę, to mam nadzieję, że będą tam bandaże, których tak w tej chwili potrzebuję. Okej, biegiem, to przeszukujmy wszystko. Otwórzmy te drzwi. Myślę, że na dach też się da wejść. Ale tutaj nic nie ma. Z drugiej strony tego gruzu coś tam jest. Najpierw przeszukajmy tą klasę. Myślę, że wejdę tędy. Tak, okej. Nie będę musiał przekopywać tego gruzu na szczęście. No, ale nadal nie widzę apteczek. W tą stronę nie mogę się udać, więc musimy odbarykadować te drzwi. Tutaj chyba nie jest zwierzę, tylko jakiś człowiek, gdyż się nie porusza. Tylko stoi w miejscu. No, materiałów jest tutaj zdecydowanie dużo, ale ja potrzebuję apteczek. Tutaj są kraty, których nie pokonam bez piły. Muszę pamiętać, żeby wziąć ze sobą piłę następnym razem, jak się tu wybiorę. Nadal nie znalazłem apteczek, cholera. Dobra, zaryzykujmy, zejdźmy na dół. Mam nadzieję, że nie będzie ten człowiek tutaj wrogo nastawiony. Zerknijmy najpierw. Tam są kolejne drzwi. Zdaje się, że nie są ci ludzie, bo jest ich tutaj więcej. Zdaje się, że nie są wrogo nastawieni. Tutaj kolejna krata. Obawiam się, że nasze medykamenty będą właśnie za tymi kratami. Dobra, sprawdźmy resztę pomieszczeń. Jest lodówka. Kończy mi się czas. W lodówce materiały zamiast pożywienia. Wody mam pod ostatkiem w domu. Dobra, biegiem. Przeszukajmy resztę. I zaraz trzeba się zmywać, żeby zdążyć przed świtem, bo jeżeli nie zdążę wrócić, to niestety tutaj zostanę na cały następny dzień. Są leki, ale nie ma bandaży. Zostawię deski. A wezmę te leki, chociażby na handel. Może mi się poszczęści. Wezmę ten łom. Nie wiem, czy tutaj się wybiorę następnej nocy. Może mi się poszczęści i przyjdzie do mnie handlarz. Dobra, teraz tylko zdążyć się stąd wydostać.
Do 5 musimy stąd uciec. O, mamy całą szkołę do pokonania. Raz, raz, raz. 30 minut. Cholera, obawiam się, że nie zdążę szybciej. Minut. Zdążę, dobra. Uff, o mały włos. Niestety nie zdobyłem bandaży. Zduszenie przestępczości. No, może będzie trochę spokojniej. O, noc była spokojna. Okej. Okay. Ale Boris jest nadal lekko ranny. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek z gry This War of Mine. Do zobaczenia.